Człowiek odkrywa działanie alkoholu. Człowiek prehistoryczny odkrył zapewne napoje alkoholowe przez przypadek, gdy doszło na słońcu do fermentacji mieszaniny wody i owoców. Pierwsze świadectwa celowej fermentacji takich napojów, dzbany na piwo, pochodzą z neolitu, około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Odkopano je również w południowo-zachodniej Azji i w północnej Afryce. Napoje alkoholowe stały się integralną częścią wielu kultur, stanowiły źródło kalorii, spożywano je podczas posiłków, używane były w czasie uczt i świąt religijnych. Alkohol poprawia nastrój, rozluźnia jednak ograniczenia narzucane przez społeczeństwo. Spożycie alkoholu stało się symbolem bogactwa. W wiekach średnich nauczono się destylować różne trunki. Uciekano się do picia alkoholu również w przypadku skażenia wody. W XVIII wieku domowe destylowanie alkoholu zastąpiono przemysłową produkcją piwa i wina. Pierwszym wytwarzanym przez człowieka napojem alkoholowym było piwo, ale od tamtej pory asortyment znacznie się zwiększył. Uważa się, że Chińczycy produkowali żółte wino już 4000 lat temu. W Europie pierwsze winnice należały do klasztorów. Francuscy mnisi produkowali wino musujące, które nazwano szampanem, od Szampanii, regionu we Francji. Brandy wynaleziono zapewne przypadkowo, kiedy holenderski kupiec próbował gotować wino, żeby usunąć wodę i oszczędzić miejsce na statku. Nazwa Brandewijn oznacza po holendersku palone wino. Podejście do spożywania alkoholu było różne w różnych okresach. Niektóre kraje wprowadzały ograniczenia czasu otwarcia barów lub w ogóle zabraniały sprzedaży napojów wyskokowych, jak w Stanach Zjednoczonych w okresie prohibicji.